Czołem, z tej strony mówi Zielak. Niniejszy materiał ma charakter odpowiedzi, ale bardziej polecenia filmu pana Diego Juana Alvaro Lopeza. Krótkie prowadzenie do tematu. Jeżeli ktoś ogląda materiały na kanale, wiedział, że nagrałem filmik, czy Diego Lopez jest głupi, który służył za pretekst do zrobienia filmiku i miał on charakter przeanalizowania kobiecej perspektywy w nauce, konkretnie emocjonalną postawę kobiety w nauce. Dzisiaj miał premierę film Diego Juana Alvaro Lopeza. No, dosłownie, nie wiem, maksymalnie godzinę temu, jak nagrywam ten filmik, to na ten moment ma 7 wyświetleń, mogę jeszcze odświeżyć, ale chyba dalej jest utrzymana ta liczba. Może 26 wyświetleń, przepraszam. W każdym razie chcę go wam polecić. Uważam, że odpowiedź jest bardzo dobra. Bardzo serdecznie dziękuję Diego Lopezowi za wzięcie udziału w dyskusji. Uważam, że ten materiał był bardzo, bardzo przydatny. Wezmę sobie do serca uwagi techniczne, które zostały w nim zawarte, między innymi te timestampy, żeby bardziej pociąć ten filmik. Nie lubię ciąć filmików, bo to potem trzeba tą wypowiedź sklejać i tak dalej, ale spróbuję sobie to jakoś ogarnąć z planem wypowiedzi może troszkę lepiej. To nie jest istotne, to jest kwestia techniczna dla mnie. Na pewno możecie się spodziewać w moich następnych materiałach, że będę eksperymentował z tą formą właśnie z tymi timestampami w opisie filmu. Do tego, co na pewno będę musiał się dłużej przykładać do ich robienia. Ale to jest szczegół. Przede wszystkim pragnę, żeby zapoznać się z tym filmikiem, bo uważam, że jest dobrym naświetleniem tematu emocji w nauce z drugiej perspektywy. Jeżeli mogę coś jedynie orzec w formie takiego, nie wiem, uzupełnienia do tego filmu, czy do tego, co zostało powiedziane, to że ja w tamtym poprzednim filmie odnosiłem się, nie tyle co szkalowałem argumentację emocjonalną, chociaż de facto to robię, szkalując, że argumentacja emocjonalna nie widzę, żeby była obiektywna w nauce, zwłaszcza w tak rozumianej nauce wedle paradygmatu analitycznego czy też starożytnego. Zgadzam się tutaj z panem Diego Juano Alvaro Lopezem, że argumentacja emocjonalna musi być, po prostu musi być, jest dużo bardziej adekwatna, jeżeli rozmawiamy o estetyce oraz o tworach, naukach mniej formalnych, tak je nazwijmy. Jednakże mam tutaj zastrzeżenie dotyczące tego, że nawet, że czasami jest tak, nawet, że jeżeli mówimy o emocjach i tak stosujemy racjonalizację tych emocji, czyli te emocje, które my czujemy w danej książce, one nie są tak stricte naszymi pierwotnymi emocjami, a są już po naszym późniejszym namyśle. Są to takie już troszkę bardziej zracjonalizowane emocje. Już takie poddane właśnie racjonalizacji, przeanalizowaniu ich i tak dalej. W związku z tym tutaj bym widział tylko takie zaczepienie. W swoim materiale zawiera bardzo fajną tą teorię MBTI, związane z typami osobowościowymi. Niestety ja się na tym absolutnie nie znam, więc nie wypowiem się na ten temat. Uważam, że odpowiedź jest fajna. Po prostu bardzo dziękuję za tą odpowiedź. I jeszcze chciałbym się wypowiedzieć na temat, że w moim materiale, tym wcześniejszym, czego nie wziął pod uwagę pan Diego Juan Alvaro Lopez, wziąłem pod uwagę jeszcze argument tego, że nie zgadzam się z tym, że kobiety mają większe predyspozycje do uprawiania właśnie nauki przez emocje. I żeby perspektywa feministyczna w nauce to była właśnie perspektywa skażona przez emocje. Z tego, co zrozumiałem z wypowiedzi Diego Juana Alvaro Lopeza, on się też raczej ze mną zgadza, że po prostu możemy mówić o argumentacji emocjonalnej, a nie o tym, że jest argumentacja kobieca i to ona powinna być emocjonalna. Dobrze, więc jest to zdecydowanie krótsza forma filmiku. Tutaj nie będę jeszcze wstawiał tych timestampów. Zacznę to od następnego materiału. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za odpowiedź. Inne osoby również, jeżeli chcą się włączyć do dyskusji, proszę się czuć zaproszonymi. A jeszcze, jeżeli chodzi o te informacje faktograficzne, czyli z tym, że pomyliłem jako konto, że konto było prywatne, a nie było troll konto, to że nie była dyskusja, były pomówienia, że grupę pomyliłem, na której się to toczyło, to tak, to jest prawda, po prostu źle zapamiętałem tą sytuację, a stwierdziłem, że nie muszę jej dokładnie przedstawiać, bo ona i tak służy tylko jako pretekst do tej historii. W każdym razie przepraszam za wprowadzenie w błąd, jeżeli kogoś prowadziłem w błąd. Strony, które były zaangażowane, również przepraszam. Ale jak mówię, mam nadzieję, że nie żywicie urazy, a z perspektywy utylitarnej to ten materiał rzeczywiście jest bardzo dobry.
Także tyle, więc życzę dobrego dnia. Jeżeli się jeszcze nie udaliście na spacer, to teraz raczej nie, w Toruniu strasznie leje, ale to nic. To podobno w niedzielę ma się rozpogodzić, to może w niedzielę będzie można się przejść na spacer. Więc cześć, życzę miłego wieczoru. Do widzenia. Wyobraź sobie, mięśniaku, że mam. Proszę, tu są pieniądze. Czas rozprawić się z Hunterem.